Witam mordeczki serdecznie w kolejnym materiale. Udamy się do Samotni po to, żeby tam wykonać kilka zadań pobocznych, dlatego że mamy wszystkie zadania dla wszystkich frakcji wykonane. Jakieś 85% zadań głównych mamy wykonane. Co prawda zostały jeszcze dwa DLC, ale DLC dodatki sobie zostawimy na później. O kurczę, mamy trochę sztabek, trochę towarzy, przyznam szczerze. 45, tutaj mamy jakieś 60 kg i pochodnie. Gdzie zaczekajcie, bo ja nie wiem, czy ja mogę. Chcesz wyrządzić komuś krzywdę? O, możemy trochę posprzedawać. Czekajcie, bo to mamy. Dobra, sprzedajmy to za 900. 159. Dobra. Więcej kasy nie mamy, dobra. Samotnia. Czekajcie, bo mamy wszystkie zadania tutaj zaznaczone. Masz na sumieniu zbrodnie przeciwko policji Skyrim i jej mieszkańcom. Co masz na swoją obronę? Mądryś. Ej, czego kurde wszystkie kiście straciłem? Ej, nie mówcie, że wszystkie kiście, które miałem, to były kradzione kiście. Ja cię pierdził, moment, bo jeszcze tu mamy coś takiego jak korzeń Irnu. Dobra, wiecie co, trudno. Nie się dzieje co chce. Tylko czego mnie to przyniosło tutaj? A przecież już nie będziemy nikogo mordować, bić, więc mam nadzieję, że już nas nie będą wsadzać do więzienia i zabierać wszystko. Chyba, że spróbujemy gościa okraść i odzyskać nasze złoto, niestety. No, wejdźmy tutaj na sekundę do karczmy, zdaje się. Może coś tam uda się sprzedać. Walczę magią i mieczem. Można powiedzieć, że mogę dać sobie radę z każdym zagrożeniem. To jak? Pogadamy o cenie? Dobra, nie chcę cię do pomocy. Nie krępuj się, wystarczy poprosić. Jeśli interesują cię plotki, najlepiej porozmawiaj z Korpulusem. Ale widziałam gościa zmierzającego do Błękitnego Pałacu. Bynajmniej. Ale dobra muzyka, dobre napitki i dobrzy znajomi to wszystko, o co mi w życiu chodzi. Ściśle mówiąc, jestem absolwentką. Pracuję tutaj w gospodzie pod mrugającym ślizgaczem. W każdym razie bardzo polecam. Porozmawiaj z Wiermo, jeśli cię to interesuje. Zastanów się, czy nie lepiej zostać na noc. Witaj w mrugającym ślizgaczu. W każdym Korpulusa jest zawsze czysto. Zaspokójmy ten apetyt, dobrze? A, 300 sztuk tylko złota mana, ale coś tam się może uda sprzedać. Oszczędź cierpienia. 388. To możemy sprzedać. To zostaje. I 793 to kosztuje aż. Matko, to zostawiamy. 220, dobra, sprzedajmy mu to. Cóż, tak się składa, że miałem kiedyś małego ślizgacza, który mrugał okiem. Wtedy jeszcze były mniejsze. Warnius Junius zatrzymał się tu przy okazji. Strasznie się czymś martwił. Falk Ogniobrody powinien wiedzieć, o co chodzi. Akademia Bardów szuka chyba nowych adeptów. Na jej czele stoi Wiarmo. Z nim trzeba o tym rozmawiać. Nie mówcie, że jeszcze ewentualnie coś z Akademią Bardów będzie musieli robić, w sensie jakieś zadania. Ludzie mówią, że w pobliżu Błękitnego Pałacu kręci się jakiś facet. Wydaje się czymś zaniepokojony, ale gada zupełnie bez sensu. Gdy strudzisz się podróżą, pamiętaj o mrugającym ślizgaczu. Niech niebiosa ci błogosławią, a droga łatwą. Co? Patrzysz na kogoś, komu przestał sprzyjać los i myślisz, że tak było zawsze? Można było na mnie polegać. Walczyłem podczas Wielkiej Wojny. Byłem na polu bitwy pod Anvil. A kiedy upadłem, porzucili mnie. Rozumiesz? Zostawili mnie na pewną śmierć. Ja ich nie opuściłem.
Pojawiła się informacja, że mamy poziom. I mam aż dwa punkty. Widzicie co? Alchemia. Z tego mało korzystamy. Retoryka, o. Perswazja. Próby perswazji są proste, 30%. Ja to chcę. Kurczę, czekaj, to mi wyszło. Kradzież. Z tego często korzystamy, wam powiem. Po cichu szkuć wrogom, umieszczając truciznę w ich kieszeniach. Kradzież kieszonkowa, kluczy niemal zawsze się udaje. Jak kluczy, to wiecie. Drop jest. Co tu mamy jeszcze? Otwieranie zamków. To nie. Czekajcie, co my tu mamy? Skradanie, lekki pancerz, łucznictwo, broń jednoręczna. Blokowanie, ciężki pancerz, to jeszcze mam zablokowane, kowalstwo, zaklinanie. Właśnie miałem... czekajcie, miałem kowalstwo ulepszyć. Czekajcie, właśnie kowalstwo i tu miałem... tu dalej zablokowane. Pozwala ulepszyć magiczne oręże i pancerze. Dobra, na razie wiecie co, może nic nie będę brał. Zastanowię się po cichu. Chcesz mi sprzedać coś specjalnego? Czy po prostu masz ochotę przejrzeć moje towary? Powrót na łono gildii to najlepsza decyzja, jaką kiedykolwiek podjąłem. Ochrona, szacunek i ciągły napływ pieniędzy. Nie mogło być lepiej. Co najlepsze, nie ma już potrzeby szmuglowania czegokolwiek po cichu. Biorąc pod uwagę moje wpływy w Samotni, mogę po prostu wyjść frontowymi drzwiami. Czekajcie, bo gość ma coś na sprzedaż. O, tysiaka. Spoko ma przy sobie. To zostawiamy, natomiast sprzedamy sobie ostrze cierpienia. I to 793. Czekajcie, może od niego coś kupimy. Wytrychę możemy kupić, o. Okej. Okay. Po prostu pamiętaj o mnie, jeśli uda ci się zdobyć coś jeszcze. A czekajcie, bo ja wychodzę stąd. Mhm. Szkoda, że kurczę, wiecie, ten... $3000 straciłem, zabrał mi gość wszystkie te na winogronka, niestety. Lokalna mapa. Lśniące szaty, to i tamto, aromaty, komórki szybkiego testu, lochy. Akademia Bardów. A czekajcie, bo mamy zaznaczone te wszystkie zadania. Do tego nie chcę. Póki co. Szukam jednej rzeczy tutaj, wiecie, ale... Lśniące szaty. To i tamto. Trochę pochodzimy to po tej Samotni. Pogadamy, może znajdziemy jakieś zadanie. Wiesz, masz w oczach taki płomień. Tak samo jak mój mąż Bejrand. Proszę, rozglądaj się dowoli. Mamy tu wszystkiego po trochu. Nie, to była przykra sprawa. Śmierć najwyższego króla Toryga wywróciła całe miasto do góry nogami. A tak między nami wcale nie był takim dobrym królem. Całe to gadanie, że cesarstwo to, cesarstwo tamto. Bejrand to mój mąż. Pracuje w kuźni na zamku Dour. Rzadko go widuję, od kiedy dostaje zamówienia z wojska. A trochę tego, trochę tamtego. Trochę tamtego, trochę tego, trochę sram tego. To bym sobie może tą umiejętność odzyskał, tylko pytanie, czy się da.
sprzedajmy te trzy te. Dobra, tylko retoryka nam wzrosła. Co od niej możemy kupić? 306. Pełne przywrócenie zdrowia. Wielkość 999. Miktura ostatecznego uzdrowienia. Fajna sprawa. Zapraszam do tego i tamtego. Co by było, gdybyśmy ją spróbowali okraść? Czego możesz zapragnąć? Przynajmniej tak mi mówił Bejrand. Wiecie, dzięki kradzieży zdobywamy tutaj dobra, tutaj nic więcej. Można by te gabloty spróbować otworzyć, ale ona tutaj jest, więc de facto. O, tu jeszcze jakiś kostek jest, pewnie syn jej. Mój tata na pewno by cię pokonał. Z tego co pamiętam, to było jakieś zadanie, cholera, do roboty. Sztabka stali. No trochę tutaj pobuszujemy, co? Tylko czekajcie, żeby mnie kuźwa nikt nie złapał. Ajajajajajajaj, baba mnie złapała. Jak śmiesz? Z rozkazu Jarla nakazuję ci stać. Mądryś, pójdziemy do zamku. Aja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 j
Dobra, pierdzielić to. Castledur, zamek. Tu mamy łuczarz. O. Zdaje się, że tutaj gdzieś jest właśnie kowal chyba. A, łuczarza chyba tylko mamy sprzęt. Istotnie, rozejrzyj się. 756. Chciałbym to, kurczę, wiecie. Gwiazda Azury, szmark bez skazy. Wiecie, to możemy posprzedawać te rzeczy. Może będziemy widywać się częściej. A co by było, gdybyśmy sobie to otworzyli? Ej, patrz, teraz mu to sprzedamy. Ciekawe, czy od nas to... Jado, gdzie nauczyłeś się robić tak wspaniałe łuki? A, kolejna nowa twarz. Widzisz, pochodzę z Hammerfell. Trudno mi jest spamiętać wszystkich ludzi, których poznałem. Gdzie zaatakował smok? Słyszeliśmy pogłoski o śmierci i ogniu z niebios, ale żadnych prawdziwych wieści. Więc wkrótce będziemy sprzedawać mnóstwo strzał. Miecze na nic się nie zdadzą w walce ze smokiem. Tak, ale jeszcze trochę zostanę w samotni. To umiejętności łuczarskie Fiady przyciągnęły mnie do tego miejsca. Chciałem się uczyć. Poza tym, wciąż nie widziałem dużej części Skyrim. Słyszałem o mieście w wichrowym tronie, które jest niemal białe od... jak to się nazywa? Ach tak, od śniegu. Daleko na zachód leżą ruiny Volskaige. Powiadają, że wewnątrz znajduje się mur czarny jak noc, który mówi w starożytnym języku smoków. Istnieją tutaj cuda, o których nawet nie śniłem. Dobra. Dobrze porozmawiać z innym podróżnikiem. W tym samym...
gdzie nauczyłem się uroku i błyskotliwości. Byłem kiedyś cesarskim tropicielem, mój chłopcze. Chciałbym nabyć trochę tego uroku. Dobrze radzę sobie z łukami, ale nie z ludźmi. Lepiej ode mnie nadajesz się na cesarskiego tropiciela. Mogłem szukam skarbów, ale widzę, że to niewiele jest. Dobra, opuszczamy to miejsce. Dobra, co my tu mamy? Kowal Samotni, Zamek Dur. Kwatera główna. A czekajcie, co by tutaj było, jakbyśmy tam przeszli? Nie wiem, czy ja tam w ogóle do końca doszedłem. To nie tutaj. O jest, błękitny pas. I tutaj zdaje się, że jest ktoś, kto nam da zadanie. Blue Palace. Błękitny palac. Jarlowie przychodzą i odchodzą. Ale dobry kucharz zostaje na całe życie. A ja jestem bard. Proszę. Nie przeszkadzaj sędziom. Przysięgam, z tej jaskini aż... Proszę, nie przeszkadzaj sędziom. Jakieś światła i dziwne dźwięki. Ktoś powinien to zbadać. W takim razie niezwłocznie wyślemy legion, by oczyścił jaskinię i zabezpieczył miasto. Pod moimi skrzydłami mieszkańcy... Wasza eminencjo, moje wróżby mówią, że w okolicy niczego nie ma. Smoczy most znajduje się w rękach cesarskich. To jakieś bzdurne przesądy. Może potrzebna jest... bardziej? Wyważona reakcja? Tak, oczywiście masz rację, pan. Ha? Przekaż kapitanowi Aldisowi, żeby przydzielił dodatkowych strażników do Smoczy Mostu. Dziękuję, Jarl Elisif. A co do tej jaskini? Zapewniam cię, że wyślę kogoś, by zajął się tą jaskinią, Warniusie. Możesz odejść. Zarządco, potrzebuję następujących reagentów do moich badań. Proszę, załatw je. Pani Stentor. To jest bardzo drogie. Chyba wiesz, że obecnie nasz budżet jest mocno ograniczony. Tak, wiem też, jak ważne dla obrony miasta były moje wróżby i amulety. W zamian proszę tylko o możliwość prowadzenia eksperymentów. Dobrze, ale przypuszczam, że jej miłość nie będzie zadowolona. I? Widziałam, jak zmieniali się jarlowie. Ona została jarlem tylko dlatego, że zmarł jej mąż. Za kilka miesięcy ktoś się zastąpi. Jeśli masz jakąś sprawę, wraz z odejściem mego Ulfric chciał zagarnąć tron najwyższego króla. Uważał, że należy mu się bardziej niż Torygowi. Wygląda na to, że Ulfric dopiął swego. Doprawdy nie ma sprawiedliwości na świecie. Więc wciąż twierdzisz, że jesteś najwyższą królową Skyrim? Nie. To prawda, że mój mąż Toryk był najwyższym królem, a ja jestem wdową po nim. Nie mam podstaw, by pretendować do takiego tytułu. Ulfric gromowładny triumfuje, a jarlowie jedzą mu z ręki. Chyba nigdy nie będę mogła zająć należnego mi miejsca najwyższej królowej. A, myślałam, że ta sprawa została już załatwiona. Falk się chyba tym zajmuje. Falk? Pozdrawiam cię. Módl się za Samotnie i mego męża. Masz jakąś sprawę do załatwienia na dworze? Masz na myśli sprawę Smoczy Mostu? Szczerze mówiąc, zamierzałem dać sobie z tym spokój. Nawet w najlepszych chwilach Warnius jest trochę nerwowy. Mówiono o dziwnych zdarzeniach w jaskini Wilczy Czerep. Znikali podróżni, pojawiały się rozmaite światła. To pewnie dzikie zwierzęta albo bandyci. Chyba nie warto się tym zajmować podczas wojny. Ale jeśli chcesz oczyścić tę jaskinię, dopilnuję, by zapłacono ci za twą pracę. Człowiek, który wywołał wilka z lasu. Właśnie.
Ta jaskinia cieszy się złą sławą. Dawno temu Potema, królowa wilków, wykorzystywała ją do nekromantycznych rytuałów. Stąd ta nazwa. To było ponad 500 lat temu. Teraz praktycznie nic tam nie ma, ale wszyscy uważają, że jaskinia jest nawiedzona. Bo jej śmierć nie przyniosłaby żadnych politycznych korzyści. Zostawiając Elisif przy życiu, Ulfric kończy rozdzielenie cesarstwa i Skyrim. Mając tu wojska Ulfrica, Elisif musi poprzeć jego roszczenia do tytułu najwyższego króla. W ten sposób Ulfric zapewni sobie tron i pozostanie nieskazitelny. Ponadto fakt, że Ulfric nie zgładził żony zabitego wroga, zostanie odebrany jako akt wielkiej litości. To naprawdę genialne. Dobra, nie mamy dużo czasu. Zróbmy szybko to zadanie. Znaczy szybko, no. Człowiek, który wywołał wilka z lasu, oczywiście jaskinie wilczy czerep. To zaraz sobie to zrobimy. Mam nadzieję, że gdzieś to jest blisko. Aha, to jest tutaj. Dobra. Szybka podróż. Jeszcze może jedno zadanie nam się uda zrobić. No zobaczymy, nie wiem. Co to za taki... Przyjeść się taki śpiew? Jakbym się zbliżał do jakiegoś słowa mocy. Czekajcie, czy ja nie wiem, czy ja dobrze idę. Czy my tutaj w ogóle wejdziemy? Ale chyba nie, czekajcie, tędy nie damy rady. A tu jest. Wiecie co, mam pomysł, żeby sobie może zarzucić jakąś broń dwuręczną. Postaram się nią trochę powalczyć, żeby zdobyć punkty. Tylko nie wiem, który to jest miecz dwuręczny, a który jednoręczny. Aha, tego nie sprzedałem. Aha, dobra, mam tutaj. Walczymy trochę tą bronią, żeby zdobyć punktów. Mam nadzieję, że jakieś obrażenia będziemy zadawać. No tu mamy też topór jakiś, ale gorsze obrażenia. Oczywiście jaskinia. Kurczę, musimy całą mapę przeszukać. O cholera. Możemy blokować jeszcze. Fajnie. Cyk. I chlas. Kurczę, powiem wam, że będziemy chyba teraz bronią dwuręczną siekać, tylko muszę sobie coś fajnego znaleźć. Słabo wygląda niestety. Bo nie mamy... No te obrażenia są słabe strasznie niestety. Jestem sam, nie ma pomocnika.
Dobra, wiecie co, musimy sobie to jednak zostawić, tą broń dwuręczną, bo te obrażenia są strasznie słabe. I ta walka trwa za długo, niestety. No niestety muszę sobie zmienić broń na jednoręczną. Ale możemy na próbę wziąć to. Niech cię szlak, właśnie. Niech cię szlak. Przedmioty, które coś tam kosztują, a ważą kilogram, będziemy zbierać, bo to się przyda. Muszę, kurde, kupić 3 działki, wiecie? Nie wiem, ile one kosztują. O kurde. Co to? Aha. Tak po prostu miałem zeskoczyć tutaj, rozumiem. Znowu, a jest ta ona. Czego ona, kurde, raz jest ze mną, raz nie je, nie ma jej, nie pomaga mi. Królowo wilków, usłysz nasze wezwanie i zbudź się. Wzywamy Potemę. Wzywamy Potemę. Przesuń się. Długo spałaś, pozbawionym snu snem śmierci Potemę. Ale dość tego. Usłysz nas, królowo wilków. Wzywamy cię. Wzywamy cię. Mączka kostna. Lubię eksplorować lochy podziemia w tej grze, są fantastyczne. Każdy loch jest inny. Dlatego kolejna część gry nie powstaje, bo ta gra jest strasznie pracochłonna. O cholera, jasno. O kurde, wstawaj chłopie. Musimy sobie jakąś ciężką broń ulepszyć. Trochę nią powalczyć. Żebym móc generalnie sobie trochę tych punktów nabić. Nowy łuk. 1440. Nie zdołacie mnie uwięzić, robaki! Nie trzeba było wyczuwać. O, proszę.
Coś jest nie tak. Mamy tu intruza. Mhm. Jest tam kto? Ha! Macie! Nekromanta. Chociaż to co jeden kosztuje, to weźmiemy sobie, bo to jeden kilogram to nie jest dużo, a to się będziemy sprzedawać, to się trochę złota zbiera. Dobra. Tylko wszyscy znikli. Plaster miodu. Babkę rozebrałem do maga. Uchodźcy. Dobra, pytanie teraz, jak stąd wyjść, ale wilczy czerp nie jest ukończony. Czekajcie, czy z tego poziomu... Aha, moment, bo to możemy chyba opuścić właśnie. Możemy sobie blokować skrót. Tylko... A, tu są schody. Jest niezbadano, niestety, więc nie wiem, czy coś pominąłem. Szkoda. No niestety jest niezbadano i to mnie niepokoi. Błękitny pałac. Będzie mi się jakaś biła. Jesteś, to dobrze. Co udało ci się znaleźć w jaskini Wilczy Czerep? Pewni nekromanci próbowali przyzywać i okiełznać Potemę. Potema we własnej osobie? Proszę powiedz, że udało ci się ich powstrzymać. Nawet nie wiesz, jak wiele zawdzięcza ci królestwo. Wskrzeszona Potema. Wzdragam się na samą myśl. 1200 sztuk złota. Proszę bardzo. Niech bogowie czuwają nad tobą podczas bitew. Ona wciąż opłakuje swego męża, najwyższego króla Toryga. Więc zostawiła mi wiele aspektów zarządzania dworem. Cóż, wedle prawa należał jej się tytuł najwyższej królowej Skyrim. Lecz teraz Skyrim jest na łasce Ulfrika. Mód zbierze się i wybierze Ulfrika na najwyższego króla. Jego wojska są w większości miast, więc Mód nie ma zbyt dużego wyboru. Ktoś o tak niezłomnym sercu jak Gdybym ty, czegoś od ciebie potrzebowała, dałabym ci znać. Nie mam żadnego problemu. Jestem zajęta i nie lubię, kiedy ktoś mi przeszkadza, jeśli czegoś od niego nie oczekuję. Nie patrz tak na mnie, dobrze? Chyba mogę powierzyć ci jakieś proste zadanie. Mamy pewien problem z wampirami. Znaleziono ciała pozbawione krwi. W pobliżu jest kryjówka, którą możesz oczyścić. Tak na wszelki wypadek. Nie sądzę, by było cię stać choćby na to. Zrobię przywódcę miejsca zwanego Jaskinia Sosnowego Księżyca. Niestety tak. Cały dwór w tym uczestniczył. Wiele w życiu widziałam, ale to był straszny dzień. Ponieważ Ulfric potrzebował symbolu. Ktoś, kogo mógł pokonać, a kto reprezentował cesarstwo, konkordat bieli i złota.
zakaz wyznawania Talosa. Istolt, ojciec Toryga, utrzymywał jedność Skyrim przez 25 lat wyłącznie siłą woli. Kiedy zmarł, Toryg stał się tym symbolem. Nie. Po śmierci Istloda, Mut wybrał Toryga na najwyższego króla Skyrim. Ale na tym posiedzeniu był Ulfric, który ciągle mówił o niepodległości Skyrim w sposób ocierający się o zdradę. Ulfric chyba nie wiedział, jak bardzo Toryg szanował go za to. Gdyby Ulfric wprost poprosił Toryga o postawienie się i ogłoszenie niepodległości, Toryg zrobiłby to. Bo Dominium to uśpiona bestia, której Skyrim nie pokona w pojedynkę. Bo żywność i zasoby, które dostajemy z cesarstwa, są niezbędne dla naszego ludu. Bo mimo, że nie możemy otwarcie oddawać mu czci, Bóg Talos był kiedyś człowiekiem, a Toryg nie chciał, żeby się rozpadło. O. Mogę cię uczyć, ale nie odpowiadam za to, jak wykorzystasz tę wiedzę. Dawaj. Dobra, zaklinanie. Wampiry to przebiegli myśliwi. Na pewno bardziej przebiegli od ciebie. Zarządco, potrzebuję następujących reagentów do moich badań. Proszę, załatwię. Pani Stentor, to jest bardzo... Miałam nadzieję, że pomożesz mi w pewnej kwestii natury osobistej. Tak, wiem też, jak ważne... Falk mówił mi o wydarzeniach w jaskini Wilczy Czerep. Twierdzi, że można ci ufać. Jak zapewne wiesz, czczenie Talosa jest w cesarstwie zabronione. Gdy chowałam męża, składałam ofiary wszystkim bogom, za wyjątkiem Talosa. Weź proszę róg wojenny, który odziedziczył po ojcu, i zanieś do kapliczki Talosa. Dziękuję. Wiele by to dla mnie znaczyło. O jakie zagrożenie chodzi? To miasto nie funkcjonowałoby beze mnie. Moim zadaniem jest chronić... Czekajcie, bo mamy takie dwa pomniejsze zadania, które de facto można by sobie teraz szybko zrobić. Tymi zadaniami też się zajmiemy, bo z tych zadań niektórych pomniejszych powstają takie większe zadania, dłuższe, które się tutaj nam zapisują już. Tak iście wszystkie straciłem. Mam nadzieję, że w sumie chyba je kradłem. A nie niańczyć wazeliniarzy. I chyba w takim razie będę musiał chyba od początku to robić. No nic. Chyba zazwyczaj kradłem te. Chociaż nie, nie wszystkie. Czasami udało mi się znaleźć jakąś kiść, winogron. Cesarscy dobrze robią interesy, a interesy dobrze robią Skyrim. No. Hej, uważaj! Dobra. Idziemy, zobaczmy te zadania. Coś tam z wampirami mamy, tak? Gdzie to mamy iść? Zbadaj Akademię Bardów. Zbadaj przywódcę, a zabij przywódcę miejsca zwanego Jaskinia Sosnowego Księżyca. A, już tam byłem. A czemu mam zbadaj Akademię Bardów? Mam tu zaznaczone to zadanie? Zabijemy przywódcę i zaraz wrócimy. Jeszcze to drugie zadanko zrobimy może na koniec. Ja nie lubię eksplorować lokacji, w których już byłem i które mam jeszcze de facto zaliczone jako zbadaną. No ale dobra, mam nadzieję, że ta jaskinia nie jest duża. No nie jest duża na szczęście. Dobra, lećmy tam szybko, tu już mamy wszystko zrobione, tylko zabijmy tego przywódcę. Tu jesteś. Osiem za 25 to się nie opłaca. Wampirze władca.
No dobra, to wszystko. Kurczę, to jest trochę słaby sprzęt. 500, 400, 100, 200, to się opłaca wziąć. Pomimo, że tu byłem, to widzę, wszystko tu jest wypchane skarbami. Dobra, to tak szybciutko, żeśmy to zrobili. Czekajcie, tędy da się wejść? Chyba nie. Ciężkie, ale to można by wziąć. Dobra. Jeszcze to drugie zadanie, tak? Mamy też moda, który właśnie poprawia między innymi grzyby wszelakiej maści. No to drugie zadanie. Niech Sybilla dowie się, że wampir nie żyje. A to drugie zadanie? Co z tym drugim zadaniem? Steve, sprawiedliwa, potrzebuje twojej pomocy. Zabierz przedmiot. Kurde, Bella. Nie przeczytamy tego. Pośpiesz się. Wyglądasz mi na maga. Myślę, że docenisz to. 1000 ileś tam ma, nieźle. Sześćdziesiąt cztery, 38, 63, 20. A nie ma kasy, no ale trochę żeśmy posprzedawali. Rozejrzyj się. Ajajajajajajaj. Okropne istoty, prawda? Żyją w mroku. Jakie to niecywilizowane. Wolę wytworność. Na przykład taką. Proszę, weź to za fatygę. Pewnie powinnam też za darmo poduczyć się magii iluzjonisty. Już za późno, bo się nauczyłem. O, iluzja wrasta do 21 poziomu. Niech Sybilla dowie się, że wampir nie żyje. No ale... Aha, to wykonaliśmy to. Ty to... aha. Przedmiot... o nazwie... róg bojowy. Do świątyni Talosa. Świat jest pełen ludzi, którzy chcą... Ja mam wertakowy róg bojowy. A mam! Lać twoją krew. Tylko skąd ja znajdę tutaj ten świątyni Talosa? Zarządco, potrzebuję następujących reagentów do moich badań. Proszę, załatw je. Pani Stanton, to jest bardzo drogie. O, katalizator jest, czekajcie, czy ja się tutaj... O, właśnie. To się nauczymy. Tak, wiem też, jak ważne... I to się nauczymy. Dobra, zaćmy tą. Widziałam, jak zmieniali się jarlowie.
Ona została jej. Kurwa mać. Dlatego, że zmarł jej mąż. Gdzie nie wszystko tu jest kradzież. Dobra, znajdźmy jeszcze tą świątynię. O, gra nam tutaj się chyba pokazuje, gdzie jest ta świątynia Talosa. Jeszcze sobie to zrobimy. Takie dwa pomniejsze zadanka. Czy tutaj nie ma świątyni Talosa? Aha, bo musimy stąd wyjść. Dobra, mapa świata. Świątynia Talosa. Szukaj, a znajdziesz. O, tu jest. Kurczę, nie spodziewałem się, że tam będzie jakaś świątynia Talosa. W sumie dobrze, odblokujemy sobie od razu nową miejscówkę. Tu nawet widzę, mamy jaskinię. A, to jest taka jaskinia. Wiecie, coś nauczę tego, znaczy mam to chyba założone. Smokogrzot. Smokogrzot zmusza bestię do lądowania. Że on uciekł. Dobra. Dobra, to wszystko. A co to za jaskinia tutaj jest? Dragon. Z każdym odcinkiem coraz więcej odkrywamy tych różnych miejscówek. Jeszcze jeden. Leśny smok. Smoki padają jak muchy, jeden za drugim. Nie ma miejsca, dobra. Błękitny pałac, to sobie dokończymy. Tą Akademię Bardów można by jeszcze zahaczyć. Bo to zadanie jest pierwsze w tych zadaniach różnych. Nie wiem, czy ona będzie miała. Pośpiesz, rozejrzyj się. Czary i zaklęcia dla wszystkich, którzy potrafią z nich zrobić użytek. Mam wiele. Mogę cię uczyć, ale nie odpowiadam za to, jak wykorzystasz tę wiedzę. Upiększasz mój dzień. Falk twierdził, że mogę na ciebie liczyć. Masz już pełne prawo nabywać posesję. Możesz wykonać pierwszy krok, by zostać Tanem. O. Gdy już uzbierasz fundusze, porozmawiaj z Falkiem. Na moim dworze jest miejsce dla nowego Tana. To głównie tytuł honorowy, ale wiąże się z nim kilka przywilejów, z których możesz zrobić użytek.
Proszę tylko. Jednakże mogę nadać ten tytuł tylko komuś znanemu w moich włościach i posiadającemu choć jedną nieruchomość w moim mieście. Pomóż moim ludziom i kup dom od mojego zarządcy, a uczynię cię swoim tanem. Dlatego, że zmarł jej mąż. Powodzenia. Kto się zastąpi? Pozdrawiam. Okurka, to 3 na 5, kup samotny. Masz jakąś sprawę do załatwienia na dworze? Matko, 25 tysięcy. Wszelkie pytania proszę zadać zarządcy Falkowi. 25 tysięcy. Czekajcie, bo tutaj już byłem, po co ja tu idę. Ale jeszcze tu sprawdźmy drugą stronę. Potrzebny tutaj jest klucz. Widzę to do tego. Albo dobra, idźmy do tej Akademii Bardów. Szybko jeszcze. Kup dom w Samotni, tak, pomóż mieszkańcom. Pomóż mieszkańcom wschodniej marki. Tu też chyba mamy kupić. Nie, tam już kupiłem dom. Zabieram Akademię Bardów. Pada, miałem sobie zrobić porządek w ekwipunku, ale to może sobie zrobimy już poza nagraniem. Ej, patrzcie, jak tu kuźwa pięknie jest. Ja cię pierdzielę. Mam mnóstwo. Nie wierzę. Czego ci trzeba? Jaka kuźwa gra. Szukałem cię. Mam dostarczyć coś wprost do twych rąk. Zobaczmy. Mam tu list od Quintusa Navale z Wichrowego Tronu. Twierdził, że to pilne. To chyba na tyle. Quintus Navale. I co jest najfajniejsze, że możemy sobie to przeczytać. O jest, list od Quintus Navale. Widzicie, tu nie mamy tego oczka. Rozpoczęte naprawa ampułki. A, w trakcie rekonwalescencji Neureliona studiowałem legendy o ampułce. Nie znam się na zaklinaniu na tyle dobrze, by stworzyć nową, lecz z pomocą odpowiednich materiałów mógłbym naprawić pierwotną. Przyjdź do mnie jak najszybciej. Dobra, to zdanie może sobie zrobimy w następnym odcinku. Tylko jeszcze chciałem zobaczyć tą akademię. Gdzie to wejście jest? A tutaj. Akademia Bardów. Witaj w Akademii Bardów. Jestem tu rektorem. W czym mogę pomóc? Mam zamiar zapisać się na akademię. Miło spotkać przyszłego barda. Wiedz, że wiele osób chce się dostać do akademii, ale przyjmujemy nielicznych. Gdy to możliwe, prosimy naszych uczniów o wykonanie pewnych zadań. W twoim przypadku mam zadanie w pełni pasujące do ambitnego kandydata na barda. Elisiv zabroniła przeprowadzać spalenie króla Olafa. Uroczystość organizowaną przez Akademię Bardów. Musimy ją nakłonić do zmiany zdania. Aby ją przekonać, będę musiał odczytać strofę króla Olafa, która jest częścią Edy, żyjącej historii Skyrim. Niestety, strofa zaginęła dawno temu. Tak, Giro, nasz historyk, twierdzi, że część Edy traktująca o królu Olafie wciąż istnieje i znajduje się w wytchnieniu Umrzyku. Chcę z twoją pomocą odzyskać ten utwór. Dobra. Niewiele, jeśli mam być szczery. Ich powrót zszokował wszystkich. Giro Germain ma w bibliotece kilka książek na ich temat. Jeśli cię to interesuje. Podsycanie płomieni. Mam jakieś kolejne zadanie od Bractwa Bardów. Gildii Bardów. Niezbyt, ale dla Barda cała ta afera jest przygnębiająca. W tej wojnie nie ma bohaterów. Nawet jeśli Ulfric włada Samotnią, to nie ma zwycięzców i prawdziwej puenty. Jeśli szukasz dobrego tematu dla Barda, zainteresuj się smokami. Przez następne 1000 lat Skyrim zmieni władcę jeszcze 100 razy. A powrót smoków to wydarzenie, które ma miejsce raz w danej epoce. Myślę, że Giro najlepiej zdoła ci wyjaśnić zarówno to, jak i historię strofy króla Olafa. Porozmawiaj. Znaczy, wydaje mi się, że pracujesz nad utworem traktującym... Niewiele, jeśli mam być szczery. Prawda? Jak zapewne ci wiadomo, mąż Elisiv, najwyższy król Toryg, został niedawno zabity. Elisiv wciąż jest pogrążona w żałobie i uważa, że uroczystość, podczas której zostanie spalona kukła króla, jest nietaktowna.
Zabobony. Próbowałem ją przekonać, że uroczystość liczy sobie całe wieki i że jest ku czci samotni, ale potrzebuje jakiegoś dowodu. Myślę, że strofa króla Olafa może nam taki dowód zapewnić. Dobra, moi drodzy, tym oto akcentem kończymy ten odcinek. Wpadły nam dwa kolejne zadania. Naprawa bułki, podsycanie płomieni. Dwa zadania poboczne. Nie wiem, czy uda nam się te zadania zrobić w następnym odcinku. Postaram się. Tu mamy te zadania główne. Upadły Parturnax. I to jest zadanie od Mrocznego Bractwa, które się nie da wykonać. One się odnawia cały czas. To musimy wrócić tutaj do Czarnej Przystani, to może innym razem. Na razie nie. Porozmawiać z Silusem w jego domu. O, fragmenty przyszłości. Tego zadania też na razie nie zrobimy. Tu mam chyba zadanie o te dederyczne chyba. A, kamienie Bernaziach. Okej, okay, to też musimy zrobić. Moi drodzy, ja sobie teraz wrócę do Białej Grani, posprzedaję te rzeczy, które niepotrzebne, które mam w ekwipunku, zrobimy trochę miejsca i zaczniemy z tego miejsca następny materiał. Także to tyle. Dzięki za uwagę, Piona.